Elo, elo, to jest ja, Dekrzyk 250 i dzisiaj będę sprawdzał, ile mogę przyczepić palet do motoru. Tak, jest teraz w Drunk Drive ostatnio został dodany taki nowy system przyczepiania rzeczy. Teraz można przyczepiać palety do pojazdów, więc oczywiście ja chcę sprawdzić, ile mogę maksymalnie przyczepić palet do motoru, żeby to jeszcze jeździło. Dobra, no to gdzie już jestem na motorze, więc trzeba by było go troszeczkę zmontować, bo... No, bez tego troszeczkę tym nie pojedziemy, więc do roboty. Brakuje nam praktycznie wszystkiego i królik chce mnie tam gdzieś zamordować, więc będzie ciężko. Królik, wywalaj. A, kurka chce mnie zabić, wywalaj, giń. Dobra, chyba zginął już, tak? Zginąłeś? Wywalaj. Dobra. Więc od czego by tu zacząć? No może od kół. A po prostu zrobię pewnie speedbull dla tego motoru, nie będę na to tracił czasu, kurka wodna. Dobra, motor został oficjalnie zmontowany, tam jeszcze kilka rzeczy zostało, ale to tam nieważne rzeczy. Najważniej są wszystkie rzeczy takie podstawowe, żeby motor w ogóle jeździł. Teraz tylko naleję do baku jakiegoś płynu, bo kurka woda bez paliwa, to sobie średnio pojedziemy. Teraz jeszcze olej, bo to jest bodajże ten. Na benzynę tą jakąś ołowiową, dziwną, nie wiem. Dobra, zobaczmy, czy odpala w ogóle. No i się wywaliło, nie wywala się. Dobra, jedziemy. Ale głośno mam tą grę ustawioną, skam. Dobra, motor działa. Teraz przechodzę do drugiej fazy i zamontuję opancerzenie, tak. Bo motor jest trochę mało pancerny, więc trzeba to naprawić. Więc tutaj jakoś się zamontuje. O, można, o. No i perfekt, kurka wodna. Po co, kurka wodna, mieć auto, jak można sobie obudować motor? Muszę znaleźć miejsce, o, o. O. No trochę krzywo, ale może być. Da się w ogóle tego wsiąść? No a spokojnie można wsiąść, bo to jest trochę nierówno. A dobra, nie musi być perfekcyjnie. Dobra, więc może w ogóle pojadę na przód domu, bo... Tam będzie mi łatwiej dobrać jeszcze jakieś rzeczy. Bo chyba są jakieś rzeczy, które mogę tutaj domontować, żeby ulepszyć tą konstrukcję. O, tak, musimy domontować torby, bo nie mamy bagażnika, a na pewno coś by się przydało transportować, więc tutaj domontuję na boki. I jeszcze tu powinna gdzieś być druga torba, jeśli pamiętam, bo już trochę jeździłem motorami i wiem już, gdzie wszystko jest, żeby zamontować ogólnie. Zmontujemy to tutaj. I prima sort. No, co ja tu jeszcze mógłbym zamontować? O, wiem, czekaj, są te takie te, rurki. W sumie możemy z tego takie dać tutaj na przodzie, żeby był taki szpit, żeby później na te rurki można było domontować jeszcze jedną paletę, żeby zrobić taki jakby taran. Kurka, montuj się. Obra, może być. Pamiętam, że jeszcze tu chyba, tak, tu, tak, jest tu rurka. Wiecie, ja tu jestem już, ja już tu wszystko wiem. Kulka wodna. Niedługo wbiję chyba 100 godzin w The Long Drive, więc ja tu jestem poważny zawodnik. Weteran kulka wodna The Long Drive'a. Jest coś jeszcze do domontowania? Może coś jest tam na górze? Nie ma tu nic, ale wezmę sobie katanę do samoobrony. O, i wezmę sobie to, takie wiesidełko, nie wiem jak to się nazywało. Gdzie to jest? Nie mi to spadło. O, jest, perfekt. No mogę sobie to w sumie tutaj przyczepić, czemu nie? A to mogę to gdzieś przyczepić, kurka? O, to się zdejmuje, tak? Tak. Żółte z Golfa, mogę sobie szybę zamontować? Nie. Nie, wywaliło się. Aaa, słabe, co to jest? Dobra, to chyba już tutaj tak średnio mam cokolwiek do zamontowania. Więc ruszamy w drogę szukać więcej rzeczy. W ogóle zobaczmy, czy można tym jechać, bo to troszeczkę... O, troszeczkę dodałem masy, choć może jeszcze domontuję światło i licznik, bo to by się przydało. Zawsze lepiej mieć światło niż nie mieć światła. Nie wiem, czy coś jeszcze mogę wziąć, ale jadę dalej już. Nie będę tutaj tracił czasu, już mam 8 minut nagrania, a jeszcze nawet nie wyjechałem. Dobra, jedziemy. Nawet da się tym jechać, idzie się tym jak normalnie. Też między... w sumie? Też między czasie było bodajże jakiś... mini update, który naprawiał glitche związane z tym motocyklem. No, w sensie, że teraz tak bardziej gładko jedzie, nie skacze na wszystkie strony i ogólnie
można tym jeździć, bo przedtem to była tak troszeczkę tragedia, bo leciało to wszędzie na bok i nie chciało w ogóle jechać, a teraz to, jak widzę, to nawet w miarę jedzie. Nawet mimo to, że domontowałem kurka wodna dwie palety, a to nie jest chyba, motor nie jest do tego chyba przystosowany. W ogóle jak to wygląda, kurka wodna. Moja postać jest w ogóle w paletach, no kurka wodna. O, ty nawet skręca, nie. O, dobra, ale nie, no, teraz jest strasznie stabilne. Przedtem to bym tak zaczął we wszystkie strony latać, a teraz tylko drifta zawaliłem, więc propsy dla deweloperów. Dobra, to co? Zobaczę, czy uda mi się zasnąć w drodze bez rozbicia. O, dawaj. Coś trochę jestem z drogi. Kaktusy omijamy. Teraz by się przydał taran. Dobra, udało się. O, coś tam jest. Dobra, to myślę, że się po prostu widzimy, jak gdzieś dojadę, bo bez sensu, żebym wam drogę pokazywał. No. Wiecie co? Ja to widzę, że to w ogóle trzeba z drogi zjechać, żeby tam dojechać, ale to jest ten jeden chyba z tych lepszych budynków, bo mi wygląda na tą jakąś jedną z tych lepszych stacji, w których jest dużo części. Więc lepiej tam podjadę, bo tam będą fajne rzeczy na 100%. A później i tak wrócę się na ulicę. Poza tym też potrzebuję paliwa, bo ten motor żre strasznie jak na motor. Dobra, jestem... O, hamul, to nie ma hamulcy, kurka wodna, co to jest? O, jest tam ten, garbus, tak. O kurka, jestem menel, co to jest? Co on robi? Haha, przetestuję na tobie moją katanę, gin! Kurka, katana potężna. Czekajcie, czy ja mogę zamontować ten silnik do motoru i to będzie działać? A nie, bo on ten się przegrzeje. Nie, dobra, nie będę eksperymentował. Jak już, to potrzebuję taki silnik, który się nie przegrzewa, tylko jest chłodzony na powietrze. Ty, ja z tego mogę przelać. Czekaj, to w sumie jest większy. A dobra, przeleję, nie będę kombinował i przeleję normalnie. No i teraz napotykamy taki problem, że tutaj ciężko cokolwiek chyba wlać. O, dawaj i... Perfekt, jak? 5% oleju, no trochę mi się mieszanka zepsuła, ale będzie dobrze. Za chwilę znajdziemy paliwo i wyrównamy. Tak, znalazłem paliwo i będziemy wyrównywać. O, tak widzę, ile wlewam, dobra. Teraz mieszanka się wyrównała, więc nawet nie potrzebujemy oleju. Widzicie, jaki jestem kulka wodna pro człowiek z DeLong Drive'a. Ja wiem, jak wszystko wykalkulować, żeby było dobrze. Ja tu świetny taki jestem kulka wodna. Czy tu jest coś? O, ile tu jest palet w ogóle? Nie zauważyłem tego. To co? Zmontujemy je wszystkie. No, kulka wodna. Przede wszystkim chyba potrzebuję tarana, więc zrobię sobie taki prestiżowy taran. To się jakoś tutaj wciśnie. O. Może tak bardziej prosto, żeby było. Żeby to jednak trochę się kupy trzymało. Więc... dawaj. O! Jak to wygląda, no? Nawet to wygląda normalnie. Nawet ten się styka trochę, choć... No, styka się nawet, no. Więc teraz... musimy jeszcze domontować... te takie... rzeczy. Ale tutaj... muszę najpierw trochę rzeczy zdjąć, bo się przyczepiło dużo... opon i one zwiększają masę tej palety na tyle, że nie mogę jej podnieść, więc to jest kiepsko. Teraz gdzie by to przyczepić? Mam pomysł, tak przyczepię teraz tak na boku o jakimś, no takim sposobem, że o, no jakoś tak, o, nawet się tak fajnie przyczepiło. O, i teraz mam osłonę, teraz nikt mnie nie zaszczeli. Co z tego, że drewno przepuszcza kule? To jest kuloodporne drewno najlepszej jakości. To jest najlepsze drewno w całym DeLong Drive'ie. Nie kwestionujcie mojej logiki. O, a tu jest jeszcze coś. O, jakie to ciężkie. Bo to deska się do tego przyczepia. Wybacz. Zagrzebane to masakra. O, chodź. Ile kół? Dobra, nie będę zmieniał kół nawet. Chyba nawet nie mam dostępu, więc tak... tak średnio, bym powiedział. Tak średnio. A nie, mam wyłączony głód, bo nie lubię trochę tego głodu. Znaczy, no jak takie normalne granie, to może nawet fajne jest, ale ja nie chcę tracić tutaj czasu na jedzenie. Czemu to się wbiło w ziemię? Oddajcie mi paletę, jak chcę. Kurka wodna. Nie, no nie mówcie, że straciłem paletę w taki sposób. O my god, co to jest? Kurka, miałem idealną ilość palet na takie coś, a teraz jednej będzie brakować. Wywalaj! O, dobra, czekaj. Coś to zmieniło.
O, dobra. Co to robi, że collision off? Ty, to może mieć kolizję wyłączoną? Czemu o tym nic nie wiedziałem? Co to jest? Aha. Ty, to jest o wiele łatwiejsze teraz. Aha, czy mogę na to przyczepiać? Ty, mogę na to przyczepiać, dobra. Tutaj zamontuję, o. No i prestiż, no jaki czołg, no kurka wodna. Bo się lepiej prezentuje niż myślałem. Jeszcze mam tutaj na rzeczy miejsca, więc może sobie trochę oleju wpakuję. Żeby w ogóle skorzystać, bo na razie nie korzystam w ogóle z torb. Dobra, już nie zamknę. To stanie, nie wypadnie. Czemu miałby wypaść? Nie ma chyba nic, czego bym mógł przyczepić, choć w sumie jeszcze mogę to przyczepić. Zobaczmy, czy się to w ogóle, co zrobiłem, czy się w ogóle to pojedzie do przodu, bo trochę jest większy ciężar niż przedtem. Dobra, czekaj. O, tutaj jakoś zamontuję. Perfekt, i mogę jakoś to jeszcze dostosować. Tak, będę miał takie lusterko. A czekajcie, a tu jest w sumie silnik bez chłodnicy, więc mógłbym go zamontować, nawet ma oleju trochę. Tylko teraz, jeśli chodzi o to, to... Dobra, żartowałem, nie zamontuję teraz silnika. Za bardzo jest chroniony, powiedzmy. Dobra, teraz jak tam wsiąść? Może przez tył się jakoś uda. Przez tył, tu muszę jeszcze... O, i jedziemy, dobra. Kurka, ale kurka wodna, Batmobil, niezły. Teraz tutaj musimy jechać. O, jak to kurka, troszeczkę za dużo dodałem chyba masy. Bo muli ostro, ale jedziemy, to najważniejsze. Dobra, o, teraz tylko ustawię lusterko, żeby było na mnie, no. Perfekcyjnie. O, widzicie, uodporniłem motor na kaktusy. Mój wynalazek działa, jesteśmy kuloodporni, kaktusoodporni, ogólnie jesteśmy odporni. Dobra, wjeżdżam kaktusa, a nie trafiłem. Dobra, kaktus, kurka, to nie jest sterowne. Jeszcze się buja na boki. O, dobra. Dobra, nie będę zbytnio wjeżdżał, bo jeszcze zlaguję. Oj, coś tutaj się dzieje niefajnego. Trochę buja się na boki motorek, ale poza tym wynalazek uważam za dobry. Jestem pierwszym wynalazcą opancerzonego motoru czołgu. Dobra, dojeżdżamy do jakiejś tej bazy, co to jest. O, jest jakaś... O, jest ta laweta nowa, ale nie bierzemy dzisiaj lawety. Dzisiaj używam nowego motorka, a to nie ma hamulcy. Dobra, ile tu jest palet? No dobra, to co? No i jeszcze może domontuję troszeczkę. Gdzie to w ogóle mogę domontować? No ciężko będzie. Gdzie? Co bym tu mógł zrobić? Wywalę kaktusy, bo mi tylko będą przeszkadzać. Tutaj się trochę zbagowały. Tamtego już zostawię, tego mi się już nie chce ruszać. To jak ja mam to teraz? Jak to dach mam zrobić? I co, mogę dalej wsiąść? Mogę. I jeszcze teraz mogę, mogę jechać, mogę wsiąść, mogę. Perfekt, działa. Teraz co, tutaj jeszcze domontuję jakimś cudem? Perfekt. Kurka, ale wóz opancerzony, dobra, mam jeszcze są dwie palety, co ja z nimi zrobię? Gdzie ja je domontuję? Oh my god. Dobra, musimy zwiększyć taran przedni. Tak, zrobimy taką masę, masę z przodu, że to będzie nie że to nie będzie jechało. Ja może trochę teraz zrobię taki spoiler, tak. Zrobię taki fajny spoiler, tak. Jak ja to zrobię? Jakoś tak to zamontuję i będzie... Zamontowała się chyba, dobra, spoiler, perfekt. 10 na 10, o maga, to już nie przypomina motoru, to już jest... Too far gone. Dobra, czy coś tu jeszcze jest, to bym mógł domontować? W tym nic nie ma, nie? To jest tylko takie. Niedopracowane. Jedna oś nie zardzewiała, a druga zardzewiała. A powinny być wszystkie zardzewiałe. Nie, niedopracowane. 0 na 10 gra, co to jest? Zwracam za chwilę, co z tego, że już nie mogę zwrócić. Dobra. O, mam paliwo, ale... szczerze mówiąc, już nie będę się męczył z tam dawaniem paliwa. Już chyba wytrzymamy na tym paliwie do końca tego filmu. Już mam 27 minut, tam do 30 najwyżej dobiję. Ło, jest tutaj... Zwyrol. Czekajcie, dawaj. I w dupę. On jest odporny, wywalaj. No wzdychaj. Kurka, ale potężny, nie? No to jest jakiś level drugi. Dobra. Jest coś fajnego? O, dobra, lusterko, mogę schować? Mogę, dobra. Dobra, nie ma nic.
To myślę, że zobaczymy, jak jedzie to nasze cudo techniki. To był kurka perfekcyjny pomysł. Nie wiedziałem, że aż tyle palec znajdę. Jak tam teraz muszę się tam jakoś wdrapać do przedniego siedzenia i... O, ledwo co wystaje głowa z tej mojej maszyny. O boj, to nie jedzie. Oj, oj, przechyla się, przechyla. Oj, oj, to silnik nie wydala. To nie jest do tego stworzony. Dobra, jedziemy, może jeszcze gdzieś dojedziemy. No, dobra. Nie, na koniec się fartnęło, bo znaleźliśmy budynek chyba... Dwa budynki, w których się strasznie dużo palec spełni zawsze. Więc, no kurka, wyjątkowo mi się dzisiaj powodzi. No właśnie, ktoś tutaj jest syf, dlatego że się kurka chemii uczyłem, bo mam... Bo muszę zero poprawić. A nawet w sumie jak mam zero, to nawet jak na pałę poprawię, to i tak będzie lepiej i zdam, więc nice. Co się wydarzyło? O nie! To nie jest stabilne, coś odleciało chyba, ale... Coś ważnego? Oj, 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 oj. Dobra. Stoimy, nie wiem co się wydarzyło, ale jedziemy chyba jeszcze, tak? Tak. Ty właśnie, a silnik się przez przypadek nie przegrzeje jak taka jest masa? To w sumie nie jest jakiś potężny silnik, a masa jest ostra. Jak kiedyś wsadziłem ten silnik do Trabanta, to ledwo to jechało. Kurde, na Trabant ogólnie ledwo co jedzie. To jest swoim normalnym silnikiem, więc jakoś... Minimalnie wolniej, nie wiem. O w ogóle, jaki kulka wodna. Duża widoczność z przodu, nie no. 10, ale cały czas ciebie mogę zobaczyć, kulka wodna. Stąd w ogóle nie widać drogi, jest taka mała widoczność, że nawet drogi nie widać. Wow, co się wydarzyło? No, takie są skutki za dużej ilości palet. Kulka w ogóle, światło się, jak i jeszcze trochę świata się w ogóle przez te wszystkie palety prześwituje, więc propsy dla światła mocne. Oj, oj, oj. Dobra, zasypiam. Nie mogę spać, a bo muszę na pierwszej osobowej, tu można. Tutaj można tylko spać, zapomniałem. Oj, coś walnąłem. Dobra, jedziemy. Dobra, już zatrzymało się do zera. Kurka wodna. Muszę takiej spróbować z autem. Może by to miało więcej sensu. Co się wydarzyło? A na KM wjechałem. Ty, ale kurka, skoczy ten motor, nawet... Ale stabilny strasznie, on kurka poleciał w górę i cały czas tak w tą samą stronę był obrócony. Nic się nie obracał, nic, tylko wylądował na dwóch kołach. Nie no, kurka wodna. Ten motor się lepiej zachowuje niż auto. Dobra, wiecie co? Już trochę za dużo zrobić ten film przydługi, więc ja go tutaj zakończę. Na wszelki wypadek zapiszę. Zrobię save'a, żeby po prostu było w razie W. Jakbym jeszcze chciał z tego drugi film zrobić, czy coś. Nie wiem, mogę w ogóle z tego wysiąść? O, mogę. Więc to tyle dzisiaj zrobiliśmy, kurka wodna. To ustrojstwo. No. 10 na 10 wynalazek, no kurka wodna. No fajnie, że zrobili, że można przyczepiać rzeczy, no. Przez to mogę zrobić takie kurka wodna rzeczy, jak to, co teraz zrobiłem. Dobra, no. To co? Myślę, że to na tyle. I wyjdę zanim ten królik mnie nie chce zabić. Dobra. No, to myślę, że to na tyle. Dziękuję za oglądanie. No, to co? Do następnego. Elu. Pump.